wszystkich serdecznie wideo portalu WLC.pl, lepsza strona Wrocławka, w programie Studio Karolina. Dzisiaj temat to choroby rzadkie. Porozmawiajmy o chorobach rzadkich. Dzisiaj porozmawiamy. Dzisiaj moimi gośćmi pani Barbara Moroczewska, pani Paulina Ziółkowska i państwo Anna i Mariusz Wojciechowscy. Witam was serdecznie. Dzień dobry, witamy wszystkich państwa. Drodzy Państwo, temat chorób rzadkich pojawił się ostatnio, bo to było chyba w niedzielę, był dzień związany z chorobami rzadkimi i dla Was wszystkich na pewno dzień bardzo ważny. Dla Państwa ze względu na dzieci, dla Pani Basi ze względu też na te prace, które wykonała, artykuły napisała na te tematy. Stąd też pozwoliłam sobie Państwa zaprosić dzisiaj i zaczynamy. Przede wszystkim chciałam się dowiedzieć, żeby Państwo też się, nasi goście dowiedzieli, Pani Basiu, co to są choroby rzadkie, żebyśmy to usystematyzowali, dali taką definicję tego, jak te choroby rzadkie w Polsce wyglądają, bo Pani ma dość dużą wiedzę na ten temat. Tak, oczywiście, jednoznacznie trudno zdefiniować choroby rzadkie, bo nie ma generalnie takiej jednej definicji, ale możemy przyjąć pewne ramy, w których będziemy się tutaj poruszać i które pozwolą nam właśnie na określenie chorób rzadkich. Przede wszystkim są to choroby, które występują w pewnym procencie, czyli 5 do 10 tysięcy. Jeżeli występują takie choroby, możemy mówić o chorobach rzadkich. W tej chwili w Polsce zdiagnozowanych jest około 350 chorób rzadkich, jednak to jest katalog ciągle otwarty, bo wiemy, że ciągle pojawiają się nowe, ciągle są nowe badania, nowa diagnoza, dlatego to jest katalog ciągle otwarty, ale w tej chwili możemy mówić o 350 chorobach rzadkich. Występują oczywiście w różnym tutaj wymiarze, bo takim charakterystycznym, można powiedzieć, ujęciem chorób rzadkich jest to, że mają dość dużą rozpiętość, czyli różnorodność, pomimo że są jednakowo diagnozowane, ale jednak one między sobą tutaj są bardzo, bardzo różne. Także w taki sposób najprościej możemy określić choroby rzadkie, jeżeli występują od 5 do 10 tysięcy. Mhm. Mamy ich 350 w Polsce i zawsze jest problem z diagnozowaniem chorób rzadkich. Wszyscy chyba borykają się z tym problemem. Ja właśnie pisząc swoje prace na temat CDLS, również tutaj rozmawiając z rodzicami tych dzieci, zawsze gdzieś tam spotykałam się z tym problemem diagnozy. Przede wszystkim diagnozy właściwego tutaj rozpoznania tych chorób rzadkich. Ich jest coraz więcej, coraz częściej występują z większym nasileniem i myślę, że bardzo dobrze, że jest w ogóle taki dzień i dobrze, że mówimy o tym tutaj dzisiaj, bo ważne jest to, żeby przybliżyć, żeby o tym mówić, żeby uwrażliwić ludzi i żebyśmy zaczęli zwracać uwagę na problemy przede wszystkim rodziców, rodzeństwa, bliskich osób, którzy są w otoczeniu właśnie cierpiących na choroby rzadkie. Ja staram się swoich studentów bardzo uwrażliwiać też na ten problem i staram się im zawsze o tym mówić na swoich zajęciach i zawsze wychodzą już z taką wiedzą, że aha, są takie choroby rzadkie, bo nie zawsze wiemy, że są nawet takie choroby rzadkie, że jest takie określenie jak choroba rzadka, bo dziś stało się modne na przykład określenie chorób XX wieku, chorób cywilizacyjnych, ale o tych chorobach rzadkich coraz mniej mówimy, a warto o nich mówić, powinniśmy mówić i tak jak tutaj zaznaczyłam, ja zawsze o tym mówię. Dlatego też mogę tutaj się pochwalić, że z rodzicem, którym miałam bardzo długi kontakt, z panem wnukiem, który napisał książkę, opierając się na swoich własnych doświadczeniach, na tym, jak funkcjonował jako rodzic, co przeżył, czego doznał, czyli jego takie refleksje, przeżycia, ale też i z takiego troszeczkę naukowego punktu, napisał właśnie książkę o
Corneli de Langego, czyli inaczej CDLS, tak określamy w skrócie. I właśnie złożył taką dedykację tutaj i tym mogę się pochwalić, że właśnie złożył mi dedykację za to, że spotkał już na swojej drodze studentów, właśnie takich, którzy no, wyszli gdzieś tam z moich zajęć, bo do niego na przykład się zgłaszali, żeby pracować z tymi osobami jako wolontariusze i właśnie też mi taką dedykację bardzo fajną napisał, że za to, że przekazujemy tą wiedzę studentom, tak, że staramy się studentom przekazać, że staramy się o tym mówić po to, żeby te choroby rzadkie jednak podkreślać, tak, bo to jest ogromny problem. A czy te choroby rzadkie to rzeczywiście są choroby rzadko występujące w populacji? To w tym sensie pytanie do tego, czy to jest mały kawałek populacji? Proszę Państwa, w tej chwili tak określamy, że to jest od 6 do 8% całej populacji, tak? Od 6 do 8%. Tutaj bardzo trudno mówić, bo wiele osób po prostu nie jest zdiagnozowanych, zwyczajnie nie jest zdiagnozowanych i na przykład są choroby rzadkie, gdzie występują naprawdę no, w niewielkiej liczbie osoby, ale nie dlatego, że ich jest tak mało, tylko dlatego, że nikt nie jest w stanie do końca tej osoby zdiagnozować. Po prostu nikt nie jest w stanie do końca zdiagnozować. No właśnie problem ze zdiagnozowaniem choroby córki i syna mieli dzisiejsi moi goście. Zaczniemy może od Państwa Wojciechowskich. Wy macie córkę, która jest chora na dokładnie jaką chorobę rzadką? Embia. Embia. Pierwszy raz słyszę nazwę tak naprawdę, więc pani prezydent tu ma rację, że mało się też mówi o tych chorobach rzadkich i dobrze, że te choroby, o tych chorobach rzadkich się mówi. Państwo powiedzcie, na czym polega ta choroba? Embia to jest skrót od angielskich słów oznaczających neurodegenerację z odkładaniem się żelaza w mózgu. Żelazo, które normalnie w każdym organizmie w nas występuje i pewnie wszyscy kojarzą, że zajmuje się przenoszeniem tlenu, akurat w przypadku tej przypadłości, która dopadła naszą córkę, tej choroby, odkłada się w komórkach, niszcząc je. Mhm. I to prowadzi do takiej powolnej właśnie degeneracji organizmu. Nasza Kasia urodziła się jako zdrowe dziecko. Jeszcze tam do 6-10 roku życia biegała jak wszystkie inne, ale no, te pierwsze objawy wyrażające się tym, że się na przykład przewracała albo miała pewne problemy z zapamiętywaniem pewnych rzeczy, zaczęły się pogłębiać. No, dziś po 10 latach naszych poszukiwań, bo tak jak pani prezydent powiedziała, rzeczywiście nikt nie potrafił wskazać nam ścieżki, którą powinniśmy pójść, aby dokonać tej diagnostyki, aby dowiedzieć się, czym ta choroba jest i z czym ona jest związana. Dopiero rok temu, no, przypadkiem trochę trafiliśmy na osobę, która zaproponowała nam badania i one badania genetyczne dały nam odpowiedź i muszę powiedzieć, że rok temu na początku byliśmy, powiem, uradowani, że w końcu wiemy, czym jest ta choroba, ale no, jak wczytaliśmy się, zaczęliśmy zbierać informacje, czym ona się skończy, no nasza radość już taka nie była pełna. Niestety jest to choroba, na którą dziś nie ma leku. Całe szczęście, że trafiliśmy do stowarzyszenia założonego 2 lata temu przez rodziców dzieci chorych właśnie na schorzenia Embia, bo jest ich kilka. Nasza córka akurat ma schorzenie typu EMPAN. I to działalność tego stowarzyszenia, które ma swoją siedzibę w Warszawie, doprowadziła do skojarzenia ze sobą lekarzy, przede wszystkim w Polsce, bo tutaj populacja chorych na Embia jest największa w skali świata. Jest nas około 100 osób w tej chwili zdiagnozowanych, chociaż chorych w stowarzyszeniu mamy tylko, mamy tylko 30 rodzin. I to stowarzyszenie właśnie pokojarzyło ze sobą wielu lekarzy. Stowarzyszenie zbiera pieniądze, bo tak naprawdę cała diagnostyka, którą do tej pory robiliśmy, to jest diagnostyka, za którą musimy płacić. Mhm. Czyli państwo nie refunduje? Nie refunduje. No, poza pobytem w szpitalu, w którym wykonuje się jakieś tam podstawowe testy, nic poza tym.
No jest nadzieja, ta nadzieja się pojawiła no, kilka tygodni, kilkanaście tygodni temu rozpoczęła się terapia enzymatyczna, w której bierze udział nasza córka. Oczywiście jest to terapia testowa, ale w tej sytuacji, no cóż innego mamy robić? Nasz świat się przewartościował w tej chwili. Wszystko w zasadzie kręci się wokół tego, aby walczyć o zdrowie naszego dziecka. I tak samo, w ten sam sposób postępują też pozostali rodzice w stowarzyszeniu. Jest tylko kilku lekarzy, którzy tak naprawdę tym się zajmują. To są, by powiedziała, no, osoby bardzo zaangażowane. Mm-hmm. Doktor Skowrońska, profesor Chrościńska, doktor Rachtan, doktor Kmieć. To są osoby, które są no, z taką pasją do tego podchodzą. One naprawdę no, poświęcają pół życia, żeby tym naszym dzieciakom pomóc i dzięki nim no naprawdę wiele rzeczy się dzieje. Czy po tych teraz, w których trakcie jest tego leczenia, tak? Możemy tak nazwać, widzicie jakieś zmiany? To jest dopiero początek. To jest początek. Pandemia niestety trochę nam przeszkodziła i to jest dopiero początek, ale mamy nadzieję i to jest jakby najważniejsze, co w tym momencie mamy i cieszymy się, że coś takiego tak jest. I tak, można powiedzieć, funkcjonujemy normalnie dzięki temu stowarzyszeniu. Super. Paulina, jak u ciebie wygląda choroba rzadka u twojego syna dokładnie? Właśnie ma zespół Marfana, zdiagnozowany rok temu, no nawet nie cały rok temu. Ale też mieliście chyba, przepraszam, że ci wejdę w słowo, tak, też mieliście problem z diagnostyką, tak, prawda? No wiadomo było, że coś mu jest, ale nie było wiadomo co. Przez tego dzieciaka, w cudzysłowie powiem, zrobiłam ortoptykę, skończyłam, bo widziałam, że mu oczy uciekają, więc mówię, będę z nim ćwiczyć lepiej pewnie niż każdy ktokolwiek, tak? Skończyłam integrację sensoryczną tutaj u pani profesor, bo mówię, coś taki ten dzieciak mój Wiotki jest, tak? No i tam... To jest typ mamy, przepraszam, że wejdę słowo, typ mamy, która na wszystko zwraca uwagę, bo Paulina od samego początku już widziała, że coś jest nie tak, prawda? Ja pamiętam, jak mówiłaś mi na wywiadzie. Od samego początku, tylko to było na zasadzie takiej, że pani doktor mi mówiła, pani to przesadza, bo to jedynak. Nie, no przecież nic mu nie jest, dobrze się rozwija. No ale wadę wzroku miał od początku. No tą soczewkę minimalnie miał podwichniętą na początku, tak? Ale nikt nam nie zwrócił uwagi, że to cokolwiek może znaczyć. No i my oczywiście z tym zespołem Marfana, no gdzie się zapisaliśmy? Do klasy sportowej. Bo pan Wódecki mówi, taki widzę, że no sportowiec idealny, tak? No to poszliśmy do tej klasy sportowej. No i to było nasze całe szczęście po prostu. Bo pan lekarz sportowy nie podpisał nam badań, bo jako jedyny usłyszał szmery w sercu. My byliśmy u X lekarzy, no bo wiadomo, dzieciak miał jakąś grypę, przeziębienie, szczepionki. No i nikt tych szmerów nie słyszał. Może rzeczywiście ta wada była mniejsza i ich nie było słychać, też tak może być. I no zrobiliśmy badanie, poszliśmy do pani kardiolog. No i ta pani kardiolog od razu nas skierowała do matki Polki w Łodzi i od razu z podejrzeniem tego zespołu. No i badania genetyczne i w 1 kwietnia 2000 roku dostaliśmy wynik. Naprawdę, w zeszłym roku, tak, 2020. 20. Tak. Mhm. 20, tak. I ja po prostu jak odebrałam tego maila, bo wtedy no pandemia to się mailowo wyniki odbiera, to mówię, Boże, prima aprilis, no bo to jest, mówię, niemożliwe. Ale jak ja to przeczytałam, to mówię, no ale i zaczęłam szukać, co to jest i tak dalej, no to jakby wszystko się sprawdziło, tak? Jak się funkcjonuje z dzieckiem chorym, takim na chorobę rzadką? No bo są inne choroby, które gdzieś tam, tak jak państwo powiedzieli, wy macie małą ilość, pani wymieniła 4 profesorów, 4 lekarzy, których się tym zajmują. Są inne choroby, zresztą Paulina też nie ma nie wiadomo ile lekarzy, którzy się zajmują właśnie tymi chorobami rzadkimi. Jak się funkcjonuje z dzieckiem chorym na chorobę rzadką? Trzeba być dostępnym cały czas. Cały czas. Takie dziecko wymaga właściwie opieki na okrągło. W nocy, kiedy woła, bo nagle trzeba iść do toalety, bo jest taka akurat potrzeba i trzeba wstać, trzeba być w ciągu dnia, bo córka się przewraca, potyka. Każdy wyjazd do sklepu, kiedy zostaje na przykład tylko z babcią, to jest no tak, tylko i na telefonie, czy przypadkiem coś się nie wydarzyło. Wystarczy wyjść do ogródka, potrafiła się przewrócić i zalać się krwią. W szkole
nauczyciel no, musi ktoś z nią wyjść do toalety. Mhm. No nie ma takiej możliwości, żeby poszła sama. Kasia tutaj uczy się w zespole szkół numer 3. Mieszka u sióstr orionistek. Tam ciągle ktoś musi być, kto się nią opiekuje. No jest to taka trochę służba. Jest. Paulina, a jak tobie się funkcjonuje? Jak się funkcjonuje? No z Błażejem się dobrze funkcjonuje, bo on jest bardzo otwarty. On pomimo swojej choroby to mówi, mama, jaką ja mam chorobę taką, że no, soczewki mogą mi wymienić, tak? Zastawkę przy sercu też, bo już nam siada. A ja pracuję z dziećmi chorymi na autyzm, zespół Aspergera, tak? Więc on mówi, takie dzieci to w ogóle praktycznie, które nie funkcjonują same. Więc Błażej uważa, że on ma szczęście, że tak funkcjonuje. Aczkolwiek jest na tej zasadzie, że on nie jeździ na rowerze, bo nie widzi, a jak nie widzi, to w kogoś wjeżdża. No bo tak, tak się zdarzyło. Nie gra w piłkę, bo przebiegnie 5 kroków i już nie ma siły, bo te zastawki przy sercu źle pracują. On no w ogóle jest taki słabiutki jest po prostu. Dosyć, że jest wiotki, to jeszcze jest słabiutki. Że, no on wejdzie parę kroków po schodach i on już nie ma siły. Więc na wszystko trzeba uważać, żeby tą jego aktywność dostosować do jego możliwości. No bo wiadomo, to jest dzieciak, który ma 10 lat, chce mieć kolegów, chce spędzać fajnie czas. My organizujemy dość no, często męskie wieczory, czyli zapraszamy jego kolegów z klasy do domu. No bo wiadomo, on nie pojedzie na jakieś kolonie sportowe. On nie będzie chodził na karate, na boks, na jakieś inne dyscypliny sportowe, piłka nożna odpada, no bo to są za duże kontuzje, za duże ryzyko po prostu dla niego, tak? Dla niego to tak naprawdę w chwili obecnej z takich czynności to tylko basen. No. Tak jak pani powiedziała, rodzice muszą jakby zadbać o to, żeby dziecko miało koleżanki czy kolegów, czy jakiś kontakt ze społeczeństwem. Tak. Pani prezydent, jak podejście takie psychologiczne, pedagogiczne do tematu? Jakie by pani zastosowała? Proszę państwa, poruszyliśmy tutaj, no państwo przede wszystkim tutaj jako rodzice poruszyli wiele, wiele wątków, które dotyczą funkcjonowania tak naprawdę wszystkich w otoczeniu tej osoby. Czyli w otoczeniu tej osoby funkcjonują rodzice, ale funkcjonuje też i rodzeństwo, funkcjonują dziadkowie, tak? Praktycznie tym osobom podporządkowany jest cały harmonogram dnia. Podporządkowane jest nasze życie. Ja często w swojej takiej pracy też tutaj bardziej naukowej spotykam się z tym, że rodzice jeszcze poświęcają ten swój czas, ale rodzeństwo tutaj podchodzi zupełnie inaczej, tak? Oni często obawiają się, że no, rodziców może w pewnym momencie już nie być, że na nich spada ten obowiązek, jak gdyby następnie zajęcia się osobą z chorobą rzadką. Więc często te dzieciaki są bardzo obciążone, to rodzeństwo jest bardzo obciążone takim balastem, że kiedyś będzie musiało się na przykład przejąć tą rolę. Tak, chociaż tutaj też musimy zaznaczyć, że żywotność generalnie osób z chorobami rzadkimi, no niestety jest no tutaj troszeczkę krótsza, tak? Bo odnosząc się chociażby do CDLS, to jest w granicach powiedzmy tych 35 lat. No są osoby, które żyją dłużej, ale gdzieś tam w granicach 35 lat. To, co państwo powiedzieli tutaj jest niesamowicie ważne, że w Polsce u nas tak naprawdę nie ma opieki nad chorobami rzadkimi, bo łatwiej inwestować, nie wiem, w przemyśle farmaceutycznym. W coś, co się sprzedaje. Coś, co można zarobić, nie wiem, środki przeciwbólowe, tak, które sprzedają się fantastycznie, czy jakieś tam witaminy, a tutaj absolutnie nie. To jest kwestia badań klinicznych, które są bardzo drogie. Kto będzie zajmował się
się badaniami, jeżeli na chorobę rzadką choruje jakiś tam odsetek niewielki osób. I firmy farmaceutyczne nie zarobią, prawda? Firmy farmaceutyczne kompletnie nie zarobią. Lekarze, którzy byli wyspecjalizowani, powiedzmy, w chorobach rzadkich, no też nie, bo oni nie chcą się specjalizować w chorobach rzadkich. Z CDLS praktycznie jest jedna pani doktor w Polsce, która się w tym, jedna na ten moment, która się specjalizuje. Oczywiście lekarze próbują tutaj, nie można powiedzieć, że nie, ale tak naprawdę jest jedna wyspecjalizowana. Mówię, ja pisząc artykuły praktycznie opierałam się na literaturze anglojęzycznej, bo tak naprawdę naszej nie ma jeszcze, tak naprawdę nie ma, bo to są takie choroby rzadkie, które nie są do końca jeszcze ani rozpoznane, ani też dobrze zdiagnozowane. Proszę Państwa, no ostatnio na stronach internetowych, to co możemy tutaj powiedzieć, pojawił się projekt, taki projekt, ja podkreślam, że to jest projekt rządowy, a od projektu do realizacji zawsze mamy bardzo daleko, że być może no, będzie jakieś tutaj zainteresowanie Ministerstwa Zdrowia właśnie chorobami rzadkimi. Podaje się takich 6 właśnie komponentów, na które będą być może środki, bo mówię, to jest wszystko w fazie projektu. Ten projekt ma obejmować lata 2021-2023 i przede wszystkim ma być stworzone takie centrum właśnie diagnostyczne. Przede wszystkim tutaj edukacja. Bardzo chcę tutaj jak gdyby ten projekt podkreślić edukację, oczywiście diagnoza, też inwestowanie w kadrę medyczną, czyli dokształcenie kadry medycznej, po to, żeby rozpoznawać właśnie na tym poziomie wczesnym chorobę, że tak powiem, rzadką, bo czym wcześniej rozpoznamy chorobę rzadką, tym większa jest możliwość pomocy, tak, w zakresie zarówno medycznym, jak i psychologicznym, jak i pedagogicznym. Czym wcześniej rozpoznamy i zastosujemy odpowiednią terapię, tym efekt może być troszeczkę lepszy. Dlatego też ten projekt się pojawił. Ten projekt pojawił się chyba w związku z obchodami tego dnia chorób rzadkich. Ale to, co powiedziałam na początku, dobrze, że zwracamy na to uwagę, że mówimy, czym więcej będziemy o tym mówić, czym więcej będziemy podkreślać, tym więcej osób na to też zwróci uwagę i pobudzimy tak naprawdę chyba zainteresowania wszystkich osób. Myślę, że wielkie słowa uznania należą się rodzicom dzieci z chorobami rzadkimi i nie dzieci, czasami są to już osoby dorosłe, którym trzeba poświęcić naprawdę ogrom swojego czasu, wysiłku i to, co nawet pani Paulina powiedziała, ona tak naprawdę swoje kształcenie gdzieś tam ukierunkowała, żeby pomóc swojemu dziecku i często się tak dzieje w rodzinach, że rodzice, rodzeństwo podejmują jakąś tutaj działalność po to, żeby właśnie pomóc, żeby ten efekt był jak najlepszy i jak najlepiej dziecko, czy to już młodzież, czy dorosła osoba, jak najlepiej funkcjonowała w społeczeństwie pomimo swojej choroby rzadkiej. Ja chciałam tutaj wszystkich powitać, bo dużo komentarzy jest powitalnych. Serdecznie witamy Państwa. My już kończymy tak naprawdę program. Porozmawialiśmy dzisiaj o chorobach rzadkich, o tym, jak się funkcjonuje w rodzinie, jak rodziny funkcjonują. Jeżeli Państwo słuchaliście, to wiecie, że te choroby rzadkie są dość często, bo 6-8% populacji to jest całkiem spora ilość osób, tym bardziej, że też część jest chorych, osób chorych, pani prezydent, niezdiagnozowanych, prawda? Bo tak, mówiła pani, że ten problem z diagnostyką jest, nie? Jest i to jest ogromne i dlatego to jest takie wahanie. To tak można powiedzieć, że to jest takie przybliżone, no bo nikt tutaj dokładnie nie określi tego procentu, bo naprawdę jest ogromna liczba osób, które są w domach i one nie są zdiagnozowane, bo nikt nie wie, co dalej zrobić. Opieramy się tylko na jakiejś takiej diagnozie, powiedzmy, lekarza, który no nie do końca też wie, jak pomóc, tak? To nie jest jego wina, tylko po prostu nie wie, jak pomóc, tak? Czasami nie wie, jak tutaj, jaką tutaj zastosować dalszą drogę. Więc tak w przybliżeniu mówimy od 6 do 8, ale no trudno tutaj tak dokładnie określić, tak? Co byście Państwo jako rodzice dzieci z chorobami rzadkimi powiedzieli tym rodzicom, którzy są na początku drogi w diagnostyce? Jakich błędów nie popełniać? Och, na pewno bym im życzył, żeby się nigdy nie poddali.
a o niepopełnianiu błędów to trudno mówić, bo my ich popełniliśmy tyle, ale gdybyśmy tych błędów nie popełnili, to byśmy też nie powzięli wiedzy, którędy iść, albo gdzie jeszcze pójść, albo z kim jeszcze porozmawiać, albo gdzie jeszcze zapukać. No niestety to są, poruszamy się po szlakach, które są nieprzetarte przez nikogo. Dlatego, że to są choroby rzadkie, prawda? Tak, dlatego, że to są choroby rzadkie. Jak powiedziałem, nas jest tylko 100 w kraju. Zdiagnozowanych, tak jak pani powiedziała. Zdiagnozowanych. I podobno niektóre dane pokazują, że następna setka jest wreszcie świata. Mhm. Czyli tak jest, najwięcej w Polsce, jest tak? Najwięcej w Polsce. Ta nasza choroba jest podobno takim typowo polskim przypadkiem. Ta mutacja genetyczna miała miejsce tutaj gdzieś tam w średniowieczu i tak się po świecie rozlała. No ale to niczego, znaczy to nic nie wnosi poza tym, że no, te batalie o zdrowie dzieci w zasadzie trzeba toczyć w sposób nieprzerwany, bo tak jak żona powiedziała, codzienność to jest pewien ciężar, który trzeba dźwigać i to taki ciężar takiej codzienności niełatwej, wyrażającej się ciągłą opieką nad niepełnosprawną osobą, przy której ta niepełnosprawność się pogłębia, ale to także szukanie, mimo tych niepokoi, szukanie jakiegoś celu, mimo tego, że te horyzonty są bardzo taką mgłą zasnute, no bo naprawdę, gdyby nie te wydarzenia sprzed kilkunastu miesięcy, nie wiem, gdzie byśmy my dziś byli i jak byśmy się czuli, no bo to był ten moment, kiedy dopadła nas bezradność, a w tym życiu z chorobą rzadką, nie wiem, czy to nie jest najgorsze, no bo jak człowiek nie widzi przed sobą nadziei, to no, podupada. Ale pogoda też tych dzieci, czasem to one sprawiają, że człowiek ma jakąś siłę, ma chęć. Bo one są radosne, córka przewraca się, ale właściwie wstaje. Po chwili wstaje i... Proszę Państwa, ja akurat Kasię znam, tak? Mhm. Kasię znam ze szkoły, tak? Ze szkoły i ona, bo tu Pani podkreśliła tą pogodę ducha właśnie osób niepełnosprawnych. Kasia jest fantastyczna, ona we wszystkich przedstawieniach tutaj bierze udział, ona śpiewa, ona jest bardzo taka no, zaangażowana w to, co robi i widać, że to robi z takim sercem i rzeczywiście, patrząc na te osoby, człowiek nabiera takiej powiem w sobie mocy, że Chce po prostu pomagać. I pani Paulina też jest taka, tak, że ona chce pomagać. Ona ma coś takiego w sobie, no, że chce pomagać, tak? I myślę, że właśnie rodzice dzieci z niepełnosprawnością, rodzice dzieci, no tak jak mówimy tutaj o chorobach rzadkich, mają coś takiego w sobie, że chcą wszystkim też pomóc, tak? No wie pani Paulina, no nawet tutaj studiując, tak, była taka zaangażowana w wszystko, żeby tu pomagać, tam coś zrobić. Tak widać u nich tą energię. Ja tu bym jeszcze podkreśliła jedną rzecz, stowarzyszenia i to trzeba tutaj podkreślić, że fajnie jest i myślę, że to jest dobrze, że rodzice dzieci chorób rzadkich czy cierpiących na choroby rzadkie są w tych stowarzyszeniach, że tworzą się te stowarzyszenia, że ci rodzice wymieniają się swoimi problemami, doświadczeniami. Ktoś już gdzieś tam coś usłyszy, jakąś drogę przeszedł. Jeden od drugiego się tak naprawdę trochę uczy pewnych rzeczy, tak? Bo człowiek sam by się zagubił w gąszczu tego wszystkiego, a trafić do takiego stowarzyszenia jest dobrze, bo to jest takie wsparcie. Łatwiej też, nie? Łatwiej. Jest takie wsparcie. I czasami, no mówię, któryś z rodziców już czegoś doświadczył, coś tam znalazł. No, ja to znam na przykładzie CDLS, bo też jest stowarzyszenie rodziców i oni tam naprawdę bardzo sobie pomagają, organizują zjazdy co jakiś tam czas. No teraz, no wiem, że nie, ale co jakiś czas te zjazdy organizują po to, żeby się wymienić tymi swoimi przeżyciami i doświadczeniami, ale też również robią po to, żeby te wszystkie dzieciaki się mogły z sobą spotkać, żeby
poczuły, że tak naprawdę nie są same, tak? Że też są takie osoby, które tak samo wyglądają, tak samo postępują, tak samo się zachowują. I to jest właśnie takie ważne, że te stowarzyszenia są i myślę, że te stowarzyszenia trzeba też wspierać, im pomagać, żeby one znowu pomagały rodzicom. Myślę, że też fajną rzeczą, i we Włocławku jest to praktykowane na pewno w zespole szkół numer 3, to jest właśnie ta możliwość edukacji dzieci. I ta fajna edukacja w postaci chociażby udziału w teledysku, bo Kasia brała udział w teledysku. Tak, Kasia też była w studiu u nas kiedyś, prawda? Tak. Pamiętacie Państwo na odnośnie właśnie teledysku nagrywanego, także miałam też okazję poznać Kasię, miałam okazję poznać Błażeja. Mój syn też jest schorowany, też jest niepełnosprawny i też ma chorobę genetyczną. Nie wiem, na ile jest rzadka, ale też mogę, myślę, że spokojnie zaliczyć się do rodzica z dziecka z chorobą rzadką. Ale w życiu trzeba sobie radzić, no niestety. Jesteśmy dla dzieci i najważniejsze. Jak wiemy, to kto? No właśnie. Także ja Państwu i Państwa dzieciom życzę przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze, prawda? Ludzie, którzy mają na co dzień doświadczenia z chorobami, chyba najbardziej doceniają to, co jest najdroższe, bo zdrowia się nie da kupić. Ja bardzo się cieszę, że temat chorób rzadkich się pojawił, że jest rozpropagowany, że pojawia się w mediach, że ludzie na ten temat rozmawiają, bo warto rozmawiać i warto też uczyć innych empatii i współczucia i takiej chęci pomocy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dzisiejszym moim gościom. Dzisiaj moimi gośćmi w programie Studio Karolina, w którym rozmawialiśmy o chorobach rzadkich, była pani prezydent Barbara Moraczewska, Paulina Ziółkowska i Anna i Mariusz Wojciechowscy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękujemy. I do zobaczenia i dużo zdrowia życzę przede wszystkim.